Magdalena Wieńkowska, Miss Polski 2015. Magda, nie szkoda będzie Ci oddać tej korony, tej pięknej korony? No, myślę, że chyba nie będzie szkoda. Ja ten czas spędziłam, ten rok dostarczył mi tyle emocji, tyle pięknych chwil i wspomnień. Jestem trochę już taka podekscytowana i nie mogę się doczekać, aż poznam tą kolejną dziewczynę. Także pewnie będę, wzruszona jestem od rana, jak wracają te wspomnienia z tych wszystkich chwil i wzruszenie jest, ale czy będzie szkoda? Już spodziewałam się tego, że to będzie trwało tylko rok i jestem na to przygotowana. Szybko minął ten czas, korona wywróciła twoje życie do góry nogami, bo z tego co pamiętam, miałaś zupełnie inne plany, ale pojechałaś do Szwajcarii, tak? Byłaś w tej Szwajcarii? Tak, właśnie pamiętam naszą rozmowę, to chyba był jeden z pierwszych wywiadów z waszą telewizją i rzeczywiście miałam w planach wymiany związane z uczelnią i oczywiście nie pojechałam, ale w zamian tego zwiedziłam wspaniałą Japonię, też podróżowałam po Europie, ale również w Polsce wiele zakątków zwiedziłam, których wcześniej nie znałam, także jestem zadowolona i szczęśliwa. Pochwal się, że jesteś wśród 15 najpiękniejszych kobiet świata. Tak, udało mi się na konkursie Miss International dostać się do ścisłej 15. Ja bardzo się starałam i włożyłam naprawdę dużo serca w ten konkurs i przygotowania i cieszę się, że się udało dojść do tej ścisłej czołówki. Ty pochodzisz z Mikołajek, tak, ale urodziłaś się w Mrągowie, tak? Potem było liceum w Bydgoszczy, tak? I tak. Potem powróciłaś do A potem na studia wyjechałam już do Warszawy, także trochę podróżowałam w trakcie tej mojej edukacji, ale teraz już mieszkam od 5 roku i studiuję w Warszawie. Jesteś po licencjacie, teraz magisterka. Tak, właśnie, jak rozmawialiśmy ostatnio, to broniłam licencjat, a teraz będę pisała magisterkę, także te studia udało mi się kontynuować w sposób taki normalny i regularny jak do tej pory i teraz biorę się właśnie po oddaniu korony, trochę wrócę na uczelnię i biorę się za pisanie pracy. Będziesz działała w modelingu? Czy bardziej pójdziesz w kierunku dziennikarstwa, marketingu? Wydaje mi się, że trochę spróbuję swoich sił w modelingu, bo rzeczywiście nie było czasu przez ten rok, robiliśmy dużo, było tyle właśnie różnych projektów i wyjazdów i myślę, że spróbuję jeszcze swoich sił trochę właśnie w modelingu. Gdzie spędzisz święta? W domku, w Mikołajkach, tak. Już się trochę nie mogę doczekać, bo na pewno będą takie spokojne, rodzinne i trochę już na nie, jak każdy pewnie wyczekuje tych świąt, ja również na nie czekam. A Sylwester? Nie mam jeszcze planów na Sylwestra. Jeszcze nie wiem. Może w górach? Może przyjedziesz tutaj z rodziną. Tak, może przyjadę. A najbliższe plany na nowy rok, czy masz już jakieś, czy dopiero właśnie się precyzują? Powrót do regularnych zajęć na uczelnię. Będzie czyli to możliwe? Będzie też sesja, więc ja muszę się przygotować do tych egzaminów, które się zbliżają i to są moje najbliższe plany. W takim razie jakieś pozdrowienia może od odchodzącej już Miss Polski 2015 Magdaleny Wieńkowskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiam telewizję Małopolska TV. Dziękuję za te wszystkie rozmowy, które ze mną przeprowadziliście. I co? Wesołych świąt. I wesołych świąt życzę. Wzajemnie. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję również. Cztery piękne dziewczyny, najpiękniejsze w Polsce, stoją teraz przed Państwem, a na zewnątrz całe miasto Krynica udekorowane i tylko czekać przyjadą w stanie zaprzężone w renifery. Tym bardziej dziękujemy za gościnę i kłaniamy się bardzo burmistrzom, burmistrzowi Krynicy Zdrój, ale także marszałkowi województwa małopolskiego. Musicie Państwo przyznać, że w górę, jeszcze jak jest śnieg, to ta przedświąteczna atmosfera jest wyjątkowo magiczna i piękna. No bo nigdzie nie może być pięknie jak właśnie tu, gdzie najpiękniejsze polskie dziewczyny walczą o koronę Miss. Panie burmistrzu, 3 dni piękna w Krynicy Zdroju, wielka promocja, co pan o tym sądzi? No muszę powiedzieć, że to są 3 piękne dni w Krynicy. Piękne po pierwsze są 3 festiwale piękne, chociaż przyznam szczerze, że akurat ten Mister Supranational to raczej chyba bardziej dla kobiet, ponieważ ze zrozumiałych względów nie jestem tym zainteresowany. Chociaż muszę powiedzieć, że również i reżyseria tego spektaklu też była znakomita. Ale już tak bardziej poważnie. 3 piękne dni. Pierwsze wydarzenie o zasięgu ponad 120 krajów na cały świat. Więc myślę, że poza dyskusją jest chyba wymiar ten promocyjny.
Myślę, że jeżeli chodzi o ten drugi dzień, nie znam jeszcze wyników oglądalności, ale na pewno to było w prime time, czyli to było w takiej porze dnia, gdzie bardzo dużo ludzi przed telewizorami w sobotę zasiada, więc myślę, że też oglądalność bardzo wysoka i oczywiście cały czas Krynica w telewizji. No i ten dzisiejszy Miss Polski, myślę, że bardzo spektakularny, no i taki najbardziej nasz polski, więc chyba najbardziej lubimy. I no cóż, myślę, że przeliczanie tego na pieniądze myślę, że nie ma sensu, ale z drugiej strony, gdybyśmy wzięli pod uwagę sam fakt, że przez łącznie pewnie dobre 8 czy 9 godzin transmisji z Krynicy, również o Krynicy, no to jest gigantyczny wymiar promocyjny. Oprócz tego zwracam też Państwa uwagę na to, że zapowiedzi o tym wydarzeniu były przecież przez telewizję Polsat już serwowane przez ostatnich kilka tygodni, więc cały czas przewijała się nasza piękna Krynica. Także ja jestem z tego bardzo zadowolony. Wiem, że jest świetna atmosfera. Organizatorzy też myślę, że no cóż, to już są 3-letnie doświadczenia u nas tutaj w tym trudnym obiekcie, ale fantastycznym obiekcie, jak się okazuje, który świetnie do tego się też nadaje. No i cóż, wierzę głęboko w to, że uda nam się tę imprezę jeszcze utrzymać przez kilka lat. Pamiętam, jak rozmawialiśmy 2 lata temu, wtedy mówiłem, pani redaktor, że nie jestem pewien, czy nam się uda. Zrobię udało wszystko, żeby się udało się. Miałem wtedy wątpliwości, czy uda nam się Miss Supra International utrzymać u nas, bo wiedziałem, że ta impreza z natury rzeczy wędruje po świecie, prawda? Ale okazuje się, że trzeci raz rzędu udało nam się ją tutaj zatrzymać. Myślę, że no nie chcę deklarować, czy uda się po raz czwarty, ale najważniejsze jest to, że mieliśmy naprawdę tutaj fantastyczne wydarzenia przez ostatnie te 2 lata, czy 3 podejścia. I co ważne, proszę zwrócić uwagę, że w tym roku to jest po raz pierwszy, kiedy mamy 3 dni wypełnione tymi wydarzeniami. Pierwszy zatem zainaugurowany Mister Supranational właśnie w Krynicy. To jest też ważne, bardzo ważne. Już się na internecie pojawiły właśnie informacje, że to w Krynicy zostało zainaugurowane ten konkurs. Czyli to bardzo ważne, czyli jesteśmy jakby prekursorem czy wręcz liderem. Myślę, że to szalenie ważne. Także ja jestem z tego bardzo zadowolony. Ważne też jest to, bo przecież rozmawiam też z mieszkańcami, więc tak, mieszkańcy zadowoleni, bo że to się akurat dzieje właśnie w naszej pięknej Krynicy. Myślę, że zadowoleni są również taksówkarze, część hotelarzy, część restauratorów, bo jednak tutaj przyjeżdża znacząca liczba osób, biorąc pod uwagę zarówno samych uczestników, czy uczestniczki, czy uczestników, jak również i oczywiście osoby towarzyszące, ekipy techniczne. Oni mieszkają oczywiście w naszych obiektach hotelarskich, także naprawdę uważam, że korzyści dla miasta są fantastyczne, no i oby tak dalej. Plus zwiedzanie, bo te osoby, które tutaj biorą udział w tych wyborach, one oprócz tego, że występują tutaj na scenie, zwiedzają miasto. Niektórzy mówią nawet, że po raz pierwszy w Krynicy zobaczyli śnieg. To było fantastyczne, rzeczywiście. Tak. Ja się bardzo cieszę, że nam tutaj opatrzność czuwała nad nami i że zima, piękna zima do Krynicy zawitała i oby już odeszła dopiero gdzieś tam pod koniec marca. Więc muszę powiedzieć, że to były bardzo takie komiczne sceny, których byłem świadkiem, że właśnie kilka dziewcząt, które przyjechały do nas gdzieś z okolic powiedzmy środkowej Afryki, czy powiedzmy Ameryki Południowej, które widziałem takie scenki bardzo sympatyczne, jak rzucały się śnieżkami, bo rzeczywiście dla nich to było coś wyjątkowego. Podejrzewam, że śnieg znały wyłącznie z telewizji, czy z jakichś powiedzmy tam przekazów internetowych. Także takie rzeczywiście sympatyczne elementy całego tego pobytu. Także myślę, że to jest bardzo dobry czas, kiedy odbywa się właśnie ta impreza, a przy okazji jeszcze no taka sympatyczna też zabawa dla tych uczestniczek. Myślę, że no wiadomo, ja szukam takich wydarzeń dla Krynicy, takich spektakularnych. Nie wiem, jak długo nam się utrzymać to przedsięwzięcie, chociaż współpraca z organizatorem się układa znakomicie i myślę, że no, mam nadzieję, że jeszcze przez kilka lat będziemy tego typu wydarzenia tutaj organizować. A jeśli się okaże, że kiedyś w przyszłości Miss Supranational czy Mister Supranational czy ewentualnie Miss Polski będzie chciało się gdzieś przeprowadzić, bo to jest oczywiście pewnie nieuniknione gdzieś tam w przyszłości, to będziemy szukać innych wydarzeń równie interesujących, chociaż muszę powiedzieć, że to jest coś, co jest pod tym względem wyjątkowe, że ja szukam dla Krynicy takich elementów eventowych czy wydarzeniowych, które budują naszą markę i ją wzmacniają. Wiadomo, że nasz kurort, dążymy do tej elegancji i tego typu wydarzenia właśnie związane z pięknem fantastycznie wpisują właśnie w tą konwencję. I na pewno niełatwo byłoby zastąpić innymi wydarzeniami właśnie te, które są w tej chwili już 2 za nami, 3 przed nami. Ale niewątpliwie będę zawsze poszukiwał takich wyjątkowych smaczków dla Krynicy, bo nasza piękna Krynica to zasługuje. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu.
że będzie miała za kogo wybrać i no, no cóż, jestem po prostu, w tej chwili jestem wzruszony, nawet nie wiem co opowiedzieć tak do końca. Po prostu będę zadowolony. Dalej trzymam kciuki za swoją córkę. Faworytek, dlatego że mamy tak dużo zawsze jako prowadzący rzeczy do ogarnięcia związanych z transmisją i wokół transmisji, że my nie przyglądamy się tym dziewczynom, ale jak spojrzałem na Paulinę i usłyszałem, że ona wygrała, pomyślałem sobie, tak, wygrała najpiękniejsza, to cudowny wybór. Jak pan spędza święta i nowy rok? Cudownie. Święta jak zawsze, cała rodzina przychodzi do mnie, więc przygotowujemy u mnie wigilię i każdy coś przynosi, jest cudownie. Ja bardzo celebruję ten czas świąteczny, uwielbiam go po prostu, bo to, co możemy dać naszym bliskim, to jest ten nasz czas, to wspólne bycie razem. To są te najpiękniejsze chwile, które się pamięta. A Sylwestra... Jak zawsze będę miał przyjemność spędzić w pracy, bo ja w ogóle nie lubię pójść na Sylwestra się bawić. Ja uwielbiam pracować Sylwestra i będę miał tę szansę. W tym roku zapraszamy widzów telewizji Polsat do Katowic na największego i najbardziej odjazdowego Sylwestra w kraju. A dla naszych widzów życzenia może świąteczne Nowe Rok. Kochani, życzę wam, żebyście jak najdłużej byli razem ze swoimi bliskimi, żebyście zawsze mieli czas dla siebie, żebyście się kochali, wspierali i byli dla siebie dobrzy. Może tak niewiele życzę, a może tak wiele, sam nie wiem. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. Bardzo zaskoczona Paulina tytułem? Owszem, koroną. Bardzo zaskoczona, ponieważ nie spodziewałam się tego werdyktu, ale jestem miło zaskoczona. Rozmawialiśmy wcześniej w Nowym Sączu, czy wtedy spodziewałaś się, że zdobędziesz ten tytuł? Oczywiście, że się nie spodziewałam. Wydaje mi się, że kandydatki do tytułu Miss Polski, finalistki, miały równe szanse, tak jak ja. Ale no, wygrać musiała jedna. Czy masz jakieś doświadczenie w modelingu na scenie? Tak, brałam udział w paru pokazach, sesjach zdjęciowych, także to doświadczenie jednak jest. Opowiedz coś o sobie, że jaki masz, czy jesteś studentką, czy czym się zajmujesz? Tak, jestem studentką drugiego roku na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Będę starała się właśnie... Starała się, aby dalej studiować i pogodzić tytuł Miss Polski właśnie z kierunkiem, jaki wybrałam na studiach. Jak dbasz o swoją sylwetkę? Na co dzień no, ćwiczę w wolnych chwilach, ale nie ukrywam, lubię podjeść to. Poznałaś tutaj dużo dziewcząt, koleżanek. Czy te przyjaźnie się zawiązały, które zawiązałaś, uważasz, że będą trwałe? Są jakieś bliższe przyjaźnie? Owszem, już nawet z dziewczynami się umawiałam, z tymi, co bliżej mieszkają, oczywiście.
Każdy podchodzi do tego, że konkurs właśnie jest tam rywalizacja i tego typu rzeczy, ale ja w tym roku nie spotkałam się z takim czymś. Dziewczyny były przesympatyczne. Miałaś możliwość poznania Małopolski i między innymi Nowego Sącza oraz Krynicy. Jak ci się podobają te miejsca? Co takiego zapamiętałaś najbardziej, na przykład z Krynicy? Oczywiście będę wspominała to zgrupowanie do końca życia. Zwiedziłyśmy wiele pięknych miejsc, między innymi Kraków, to w sierpniowym zgrupowaniu. A tutaj w Krynicy, co najbardziej utkwiło ci w pamięci? Oprócz śniegu oczywiście. Oprócz śniegu? Pewnie dużo prób, które... Tak, bo ten tydzień był bardzo pełen emocji, ale dałyśmy radę z dziewczynami, nie poddałyśmy się i walczyłyśmy do końca. A w mieście tutaj, w Krynicy? Miałyście możliwość zwiedzenia? Byłam, nawet odwiedziłam Krynicę z chłopakiem, także będę wspominała ten czas zarówno ze swoją miłością, jak i z finalistkami z Polski. To będą dwa takie odrębne miejsca. Przyjeżdżałaś może tutaj w ten region? Właśnie byłam tutaj drugi raz. Drugi raz, a wcześniej? Tak. Wcześniej z chłopakiem właśnie zwiedziłam góry, byłam nad Czarnym Stawem, Morskim Okiem, także pozwiedzałam. I przyniosło ci to miejsce szczęście, tak, w postaci korony. Bardzo będę miło wspominała to miejsce i mam nadzieję, że wrócę tu jeszcze raz. Czy ta korona wywróci twoje życie do góry? Oczywiście, oczywiście, że tak. Wiele w moim życiu pewnie się zmieni, ale mam nadzieję, że sprostam zadaniom, jakie powinna spełniać przyszła mi z Polski 2016. Gdzie spędzasz święta i Nowy Rok? Święta spędzam jak co roku w gronie rodziny i z chłopakiem. A Nowy Rok? Nowy Rok planowałam właśnie Zakopane, ale nie wiem jeszcze, co będzie. Przesyłam życzenia całej Polsce. Buziaczki. Dziękuję bardzo. What do you think about Miss Poland? I think she's my favorite. She's so beautiful. She have a very good attitude. Maybe for me the girl of the night have a more possibility. I think the 14 girls is very good. And you? Yeah, as you mentioned, she's extremely beautiful and she's really talented. I saw her walk, her stage presence, she's amazing. I think she was in one of my favorite lists and it was narrowed down to 14, number 14. So yeah, good judgment. Witamy Państwa w ten niezwykły wieczór. Tutaj rozmawiamy z Miss Polski, Wirtualnej Polski. Opowiedz coś o sobie. Nazywam się Aleksandra Dobrzyń. Zdobyłam tytuł Miss Polski, Wirtualnej Polski. Skąd przyjechałaś? Pochodzę z Suwalszczyzny, bardzo piękny region. I miałam właśnie okazję na konkursie Miss Polski reprezentować go. Jestem bardzo zadowolona. Czym się zajmujesz? Uczę się w technikum na kierunku hotelarstwa i w przyszłości chciałabym otworzyć swój własny pensjonat. Czy o modelingu też marzysz? O modelingu również. Uważam, że trzeba rozwijać się w różnych kierunkach, próbować różnych rzeczy nowych, doświadczeń, bo tylko wtedy możemy dowiedzieć się tak naprawdę, czy się do tego nadajemy, czy nie. Jak spędzisz święta i Nowy Rok? Święta spędzę z najbliższą rodziną. Odwiedzę babcię i dziadka. Natomiast na Sylwestra jeszcze nie mam planów. Widzom MTV24 życzę spokojnych, rodzinnych i poświęconych Bogu świąt. Dziękujemy. Dziękuję. Laura Mancewicz, ty zostałaś Miss Polski. Miss Widzów Polsatów, czyli jedna z milszych nagród. Znaczy wszystkie są oczywiście miłe, ale jest bardzo zaskakujące i bardzo się z tego cieszę. Jak to się stało, że trafiłaś tutaj właśnie na wybory? Czy śladami siostry? Tak, właśnie ona mnie do tego ogólnie namówiła. Bardzo się cieszę, że wystartowałam. Zobaczyłam, jak to wszystko wygląda od kulis. Przeżyłam niesamowitą przygodę, którą na pewno pamiętam do końca życia i polecam również innym dziewczynom do wzięcia udziału w tym. Przy okazji poznałaś nowe koleżanki, przyjaciółki? Tak, już właśnie się śmiałam przed chwilą w poprzednim wywiadzie, że już do jakiego województwa nie pojadę, mam koleżankę, nawet dwie. Także kolejny plus wyborów po prostu. Mówiłaś, że byłaś w
tutaj w Małopolsce, tak? Tak. Zrozumiałam, jak byłaś mała. Tak, wcześniej mówiłam. Tak, teraz powróciłam do 3 razy sztuka, może będzie więcej. Teraz jest 3. raz, wcześniej byłam mała, a wcześniej oczywiście na zgrupowaniu Miss Letnim. A jeżeli chodzi o Krynicę, jak ci się podoba miasto? Krynicę, no oczywiście pięknie, jest bardzo, że tak można powiedzieć, domowo. Czuć taki klimat, który tworzą ludzie i na pewno tu wrócę jeszcze. A właśnie też zostałam mi z hotelu Beskid, więc kolejny powód, żeby tu wrócić. Tak. Jak spędzisz święta? W gronie najbliższych. Na Podlasiu. No i to najważniejsze, tak. Czy pójdziesz w drogą modelingu? Czy chciałabyś zostać modelką? Szczerze mówiąc, zobaczymy, co czas pokaże. Jeśli by wyszło, to fajnie, jeśli nie, to na pewno znajdę jakieś inne zajęcie w życiu. Tak. Czego byś życzyła widzom MTV24 na Nowy Rok i na święta? Na Nowy Rok i święta. Oczywiście życzę widzom MTV24 czasu spędzonego z bliskimi, pogody ducha oraz ogólnie pięknego nowego roku. Dziewczyny, opowiedzcie coś o sobie. Nazywam się Oktawia Kaśmierczak, pochodzę z małej miejscowości Żabów. Chciałam przeżyć wspaniałą przygodę, przeżyć coś niezwykłego. Przeżyłaś? Tak, przeżyłam, spełniło się, zostałam pierwszą wicemis. Jest to dla mnie ogromna niespodzianka. Bardzo, bardzo się cieszę z tego. A druga wicemis, tak? Urszula Jankowska, ja pochodzę z Pisza, to jest w województwie warmińsko-mazurskim. Interesuję się przede wszystkim narciarstwem i literaturą. Również jestem bardzo, bardzo zaskoczona tym tytułem. Bardzo się wzruszyłam, szczerze mówiąc, ledwo powstrzymałam łzy, jak wyczytywali mój numerek. No i jestem bardzo szczęśliwa, naprawdę. Bardzo dziękuję za taki tytuł. Pamiątka do końca życia. Dokładnie, dokładnie. Będzie co opowiadać. Oj, będzie. Dużo wspaniałych wspomnień, poznanych przyjaciół. Także same dobre rzeczy wyniesiemy z tego konkursu. Tym bardziej, że każda dziewczyna była z innego rejonu. Jak wam się tutaj podoba? Bardzo. Krynica jest takim spokojnym miastem. Takie zacisze, pełne spokoju. Bardzo pięknie. Właściwie tutaj jak przyjeżdżamy z Nowego Sącza, to jest po prostu jak w bajce. Tyle śniegu. W ogóle ja uwielbiam polskie góry. Bardzo często przyjeżdżam. Także ja się tu czuję jak w domu. Czym się interesujesz? Ja się interesuję sportem. Przez 9 lat trenowałam lekko atletykę. Teraz już tak oczywiście dla siebie, już ten zapał troszkę minął, ale dalej ćwiczę. A ty? Ja tak jak wcześniej już mówiłam, przede wszystkim narciarstwo trenuję od kilku lat. Literatura, bardzo lubię czytać wszystko, dużo, często. Co jeszcze? Sztuką też troszeczkę interesuję, projektowaniem wnętrz, ale to już tak amatorsko bardzo. Jesteście studentkami może? Ja jestem na studium jako technik masażysta. W przyszłości chciałabym właśnie iść w tym kierunku, w kierunku fizjoterapii. A ty? Ja ukończyłam Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na kierunku nauki o rodzinie, a od przyszłego roku mam zamiar iść na Uniwersytet Łódzki bądź Warszawski, jeszcze nie wiem, na historię sztuki, ponieważ bardzo się tym interesuję. Czy miałyście już jakiś kontakt z modelingiem, występowałyście na scenie, czy to było wasze pierwsze doświadczenie? Powiem szczerze, że ja swoich właśnie takich sił w modelingu próbuję od roku. Od roku chodzę na wybiegach, startuję w jakichś sesjach. To fajne przeżycie. Dużo się nauczyłam przez to również. A ty? To znaczy, szczerze mówiąc, ja swoje pierwsze kroki na scenie stawiałam jako dziecko, ale to były takie epizody dosłownie, a takie poważniejsze występy to tutaj właśnie związane z konkursem Miss Polski. Jeśli chodzi o modeling, fotomodeling, to jeszcze nie, zobaczymy może. Jak spędzicie święta i Nowy Rok? Czy macie już jakieś plany? Oj, mój Nowy Rok jest pod wielkim znakiem zapytania, ale święta jak tradycyjnie rodzinnie. Tak, ja też sobie nie wyobrażam świąt w innym miejscu niż u mamy w domu, także na pewno tam, a po świętach przyjeżdżam oczywiście w góry. Czyli na narty. Jest szansa tutaj, że się spotkamy. Zajedziemy tak? Na pewno. Do Krynicy. Oczywiście, tak? Oczywiście. Na zakończenie może życzenia świąteczno-noworoczne od pierwszej i drugiej wicemis Polski. To może razem? Tak, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, spokojnych, wesołych świąt, ciepła rodzinnego. W białym gronie. Tak, tak, przede wszystkim. Wspaniałych prezentów i dużo, dużo radości. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.